Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dziś jest odcinek z Minecraft, aktualizacja PS3 i PS4 i tak. Co zostało dodane, pewnie się zastanawiacie, i gdzie ja właściwie jestem, co to za cela? Otóż zamiast durnego skinpaka czy nudnego teksturpaka dostaliśmy dwa w jednym, czyli maszupaka, a jakiego? To wam już mówię. Piraci z Karaibów, maszupak, tak, piraci z Karaibów zostali dodani. I zobaczcie, tutaj są wszystkie postacie z tych wszystkich pięciu części. Zobaczcie, mamy kapitan Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swan, kapitan Barbossa i to jeszcze w dwóch wersjach. O, tu jeszcze kapitan, to jest chyba z pierwszej części, nie pamiętam dokładnie. James Norrington, Rosamund Gibson, to jest ten z załogi. Cotton też, co miał tą papugę. Ale Maria tej nie znam. Marty to ten kurdupelek, to tego gościa znam. Pintel tu jeszcze, Raggedy też z jednym okiem. Bosun, zaklęty Kochler, zaklęty Jakubi, Murtok, Mulroy. O, Davy Jones nawet jest, proszę bardzo. Bill Turner, Kutler Becker, o, Tia Dalma jest. Ten gościu, ten Rekinomot, ten Makus, Hadras, Koleniko, Palfiko, Clanker, Tai Huang, kapitan Swan, kapitan Amant, Gentle Lockhart, Mistress Shing, kapitan Trevel, kapitan Villeneuve, Czarnobrody, Angelika, Sirena, Philip Swift, o, kapitan Salazar, radius, proszę bardzo, Henry Tenner, o, Karina Smith, oficer Magda, oficer Laserno, to już są załogi z tego, kapitana Salazara, no i to są wszystkie skiny, jakie zostały dodane. Pakiet oczywiście, jak i texture pack, skin pack i cały świat kosztuje 25 zł, no to masz opakę, to się nic nie zmieniło. I tutaj, co mi się podoba, to jest ten pies, co pilnował Jacka, wtedy co miał te klucze, ten pies więzienny, naprawdę fajnie to wygląda. Ale teraz sobie wyjdziemy z tego więzienia i zobaczymy, jak świat wygląda na zewnątrz. Zobaczymy zaraz, jak to wszystko się prezentuje i tutaj jest stryczek, z tego co widzę, muszę tylko zjeść. Tu jest stryczek właśnie, tutaj wieszano tych wszystkich, co, chyba tak, nie pamiętam dokładnie, ale tutaj, o, patrzcie, statek, kurde, ale zrobisz, tu jest ta wioska, to była ta skrzynia u Marlaka chyba, nie pamiętam dokładnie, nie pamiętam tego. W ogóle ja to moje ulubione części to Zemsta Salazara i ten Skrzynia Marlaka. W ogóle z tych obie części moje ulubione. Fajnie, naprawdę tu jest wszystko zrobione. O, więzienie, no, naprawdę rewelacyjnie. Rewelacyjnie twórcom to wszystko wyszło. Na PS3 też oczywiście to jest. Wszystko jest naprawdę, naprawdę zarąbiście odwzorowane. Tutaj są te łódki. Naprawdę, naprawdę kozak. Tutaj, to nie wiem, to jest chyba, to nie wiem, co za statek, to nie jest chyba czarna perła, nie wiem, chyba, nie mam pojęcia. Tu jest, to wiem, to jest ten statek tego kapitana Salazara, co on okręty wciągał tutaj. No, tak, to jest z piątej części. Tak, tutaj jest wraki okrętów są mi. Oj, te gejze. No pra, kozackie, na kozak, epik. Tu jeszcze chmura wielka jest. Naprawdę kozacko to wszystko wygląda. O, tutaj. To nie wiem, co to jest. To chyba jest coś połączone do tego, ale nie jestem pewien. Oczywiście świat jest malutki, no bo to jest też zrobione pod PS3. Ale nie wiem, czy nie można też sobie tego świata powiększyć, jeżeli chodzi o powiększenie światu. No, tak na PS4 jest chyba zmiana granic, nie wiem, jak to się nazywa. Tu jest wyspa chyba tych kanibali chyba. A nie. To jest. Kurde, to też ze skrzyni Marlaka, tylko nie mogę sobie skorzystać. Gdzie jest wyspa kanibali w ogóle? To mnie ciekawi, bo tu była jeszcze wyspa kanibali ze skrzyni Marlaka. Była, jestem ciekaw, jak ona wygląda. To też nie mogę. A, to jest ta wioska chińska z tego, z na krańcu świata. Tak. Tu są te lodowe tereny. Tutaj co będzie takie. Właśnie tutaj wraki, tutaj. No właśnie, tutaj co jest też na krańcu świata, co tutaj Jack chyba wylądował.
czarną perłą wtedy, co Kraken go zjadł. To nie wiem, co to jest, ale nie, naprawdę epicko to wszystko wygląda. Tu jest... To nie wiem, co to za statek. Nie wiem jeszcze. Tu... Kraken! Kraken, tak, Kraken to jest. Nie no, rewela... Ej, Kraken, nie no, naprawdę. Jecie, jeszcze taka fajna tekstura, jak są te przestawki. Nie no, epic, epic! Można wejść do jego japy? Ty, no można wejść. Ciekawe, co tutaj jest. Aha, to przenosi mnie do Nether. To sobie zaraz tam wejdziemy. Tutaj jest jakaś grota. Tu jest... A, skup statków tych wszystkich. Tylko nie pamiętam, w której to części było, ale pamiętam, że ktoś już tu robił takie gromadzenie. Nie pamiętam, co. Tutaj jeszcze... O, latający Holender. To, Davy'ego Jonesa, latający Holender, to. To nie wiem, co to jest. To jest chyba tego Norringtona chyba, jeżeli się nie mylę. Tak. To powinna być... Tutaj jest ten młyn, tak. Tutaj jest ten młyn, na którym... tutaj Jack był więziony i tutaj ten... Will Turner? Chyba? Nie pamiętam, kurde, jak on się nazywał. Will Turner, tak. Co, walczył z Jackiem. Nie pamiętam już, co tam poszło, a w ogóle to dawno ja ten film oglądałem, naprawdę dawno. Ledwo co go pamiętam. Tutaj... Tu to nie jest, co jest... O, jest! Wioska kanibali. Jest. Jest, wioska kanibali. Tutaj co? Zostali porwani. I... Oj, tu są te kule, co byli uwięzieni. Co to oni się tak huśtali, żeby lianów się złapać i potem wspierdzielali w tej kuli przed kanibalami. Tu można tu wejść? Ale kozackie! I tu jest ten tron, na którym Jack siedział. I tutaj później go widzieli, przywiązali, chcieli usmażyć. Nie no, ale naprawdę, kozacko to wszystko wygląda. Kozacko. Naprawdę. Co prawda nie jest, no bo powinien być większe, ale to jest też pod PS3 zrobione, no niestety, ale i tak twórcy naprawdę odwalili kawał dobrej roboty. Naprawdę. Naprawdę kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że zrobią maszupaka, nie wiem, albo z Five Nights at Freddy's, albo z... Nie wiem. Nie wiem z jakiego jeszcze, ale naprawdę, o, tutaj jest ten skup złota, co Barbossa i Jack coś tu robili, chyba walczyli, nie pamiętam, ale oni byli z szkieletami, tak. Co to było przeklęte? Nie pamiętam dokładnie, ale napiszcie im w komentarzu. Powiem, że to było chyba w skrzyni tego, w klątwie czarnej perły chyba to było. Tak, no i dobra, teraz polecimy do tego Krakena, zobaczyć jak w Krakenie jest. Co tam w paszczy się w ogóle znajduje. Tylko gdzie ten Kraken był? Ja to sobie kupię ten pakiet, nie, bo naprawdę epicko to jest. A pod wodą jeszcze coś ciekawego jest? No, rafa koralowa i te takie tam pierdółki. Ale naprawdę epic, epic. Naprawdę epicko to wszystko wygląda, dobra. Ten Kraken, o tu jest Kraken. Nie no, Kraken jest ogromny. To, no, chyba tak nie wyglądał ten... Jak to się nazywa? Łomatko, To takie wielkie, o ja pierdziu. Kraken, zostaw mnie, dobra. Tutaj oko. No dobra, wchodzimy. Muszę zmienić, żeby było szybciej. Taki glut. Wyszliśmy. O shit. Gdzie to? Dobra. Wow! Kraken? Tego chyba w filmie nie było. Co to jest? Jakieś skupiska okrętów? Tu jakieś kurde macki wystające? Co to jest? No nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, co to jest za miejsce i z której to części. To jest latający Holender, ale co to jest chyba ich grota? Nie. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Bo ja nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę zarąbiście to wszystko wygląda. Epicko.
Jeszcze muzyka zarąbista, nie. Naprawdę, twórcy się postarali. Dobra, wychodzimy. Nie, dobra, wychodzimy. No, naprawdę epickie. To nie wiem, to jest chyba ze skrzyni Marlaka, ale nie jestem pewien. Ale naprawdę epicko to wszystko wygląda. Epicko! Tu jakaś jaskinia jest. Tej jaskini sobie nie przypominam kompletnie. Kompletnie jej sobie nie przypominam. Ale fajny wodospad, nie, naprawdę, fajnie, fajnie można się tu pobawić. Ale to mi się najbardziej podoba. Tu, co tutaj były te kraby, co Jack miał z jakiejś omamy i tu kilku ich było. Nie, ale naprawdę, sobie zobaczmy teraz wnętrze tego statku, bo naprawdę kozackie to jest wszystko. Tutaj chyba... nie, to jest... te cele tutaj są. Ale muzyka też fajna, naprawdę takie klimatyczne. Takie klimatyczne to wszystko jest. No, naprawdę chcę powiedzieć, że opłaca się, naprawdę. Jeżeli wszystkich tekstur paków, tych maszupaków, to w sumie lepiej kupić sobie albo tego Fallouta, albo tych Piratów z Karaibów. Jeżeli chodzi na przykład o Mass Effect, to nie polecam tego, bo to jest, według mnie, to jest do dupy zrobiony maszupak. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o Piratów z Karaibów, ja daję 10 na 10, naprawdę. Kozacko to wygląda. Dobra, w ogóle co to jest za blok? To. O, gąbka. Gąbka, tak? To jest gąbka, ja pier... ale fajne! Ale ja pierniczę, ale zarąbisty. Nie, naprawdę. Kozak. Dobra, więc dobra, to było na tyle. Napiszcie mi, na ile wy oceniacie ten maszupak. Ja daję 10 na 10. Nie wiem jak wy, ale ja daję 10 na 10. Naprawdę kozacko to wszystko im wyszło. Więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka.